Jestem pod wrażeniem twojej odważnej postawy, tym bardziej, że wymiar sprawiedliwości Brazylii jest tak wadliwy, jak poglądy komendanta. Nie wspominaj mi o tym człowieku, przez niego tu jestem. Musiałem coś zrobić, żeby ratować Izaurę. Udało ci się. Ona teraz jest z rodziną, a doktor Diogo zrobi wszystko, by przeżyła. Dzięki Bogu, to mnie pociesza. Teraz trudno będzie cię stąd wyciągnąć. Musisz stanąć przed sądem, grozi ci stryczek. Ale będziesz mnie bronił. Leoncio był znajomym ministra sprawiedliwości, przyjacielem sędziego, pochodził z liczącej się w mieście rodziny. To może mieć wpływ na wyrok sądu. Wiem, że ryzykuję i mogę być skazany, ale nie pozwolę, by Izaura znowu została aresztowana. Wszystkiego najlepszego. Masz 10 lat. Dziękuję, jestem zachwycona tą śliczną sukienką. Ładnie wyglądasz, ale wracajmy do lekcji. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystko, co pani robi dla mojej córki. Naszej córki, panie Miguel. Choć nie wydałam jej na świat, noszę ją w sercu. Wiem. Będę z panem szczera. Nie chcę tak szybko rozstawać się z Izaurą. To egoizm ze strony tego, który kocha. Tym bardziej, że Izaura zasługuje na wolność. Tak właśnie będzie, mogę to panu obiecać. Izaura odzyska wolność pod warunkiem, że poślubi dobrego człowieka z porządnej rodziny. Moja kochana chrzestna. Izaura, słyszysz mnie? Boże, ratuj moją córkę. Jeśli zasłużyłem sobie na twoją łaskę, dzisiaj mogłaby ona spłynąć na Izaurę. Panie, nie pozwól, by umarła. Ma bardzo słaby puls. Przywiozłem lekarstwo. Dzięki Bogu. Spróbujemy jej pomóc. Może jeszcze zdążymy. Na pewno. Izaura, to ja, André. Panie Leoncio, proszę nie zabijać André. Jeszcze możesz go uratować, tylko mi się oddaj. Pan jest okrutny. To jeszcze nic. Najpierw zobaczysz jego ranę, a później sama będziesz takie miała. Panie Francisco! Proszę wymierzyć mu 50 batów. Chętnie. Izaura, podoba ci się przedstawienie? Na litość boską, niech pan przestanie. Nic z tego. Nawet to, co do ciebie czuję, mnie nie powstrzyma. Nic mi nie jest, nie martw się. Przywiozłem lekarstwo, które prosił doktor Diego. Uratujemy cię, będziesz żyła. Alvaro, tak mnie pali. Trzymaj ją, zrobię zastrzyk. Kompletnie straciłaś rozum. Chcesz zginąć na szubienicy? Więc ona umarła?
To twoja sprawka. Przestań! Morderczyni! Puść mnie! Morderczyni! Był pan zaufanym człowiekiem Leoncia i nieraz mu pomagał. Także w ucieczce z więzienia. Pana oskarżenia są bezpodstawne. Nie ma pan żadnych dowodów. Martinio pomagał panu Leonciowi uciec. Przyniósł butelkę wódki, do której dodał środek nasenny i uśpił strażników. Wiemy też, że pomagał pan Leonciowi porwać Izaurę. To kłamstwo. Nie brałem udziału w żadnym porwaniu. Jak mógłbym zrobić coś takiego biednej Izaurze? Nie kłamie pan? W chwili porwania byłem w mieście z Martiniem i Raimundem. Świadkowie, którzy mogliby to potwierdzić, nie żyją. Mam pecha, ale mówię prawdę. Pan Leoncio wydawał mi różne polecenia, ale ja znajdowałem wymówki, by ich nie wypełniać. Pan Belchior wszystko widział. Jego zeznanie będzie kluczowe. Nie możesz mnie oskarżać, nie mając dowodów. Całe miasto mówi o otruciu Izaury. Wkrótce komendant cię zdemaskuje i aresztuje. Najgorsze, że jej szaleństwo nie ma końca. Branka włamała się do domu Alvaro i podstępem weszła do jego łóżka. To on mnie uwiódł i chciał, żebym przyszła. Myślisz, że kogoś oszukasz? Na pewno nie mnie, ani Alvaro. Co za wstyd. Moja jedyna córka zachowuje się jak pospolita prostaczka. Walczy o szczęście, swoje i Alvaro. Raczej o swoją zgubę. Myślisz, że uda ci się uciec przed szubienicą? Jeśli Izaura umrze, odpowiesz za to. Córeczko, nie macie żadnych dowodów przeciwko mnie. A kapral Rosauro? On cię widział. Słowo jego przeciwko mojemu słowu. Było tam jeszcze dwóch innych strażników. Izaura została odtruta. Ratuj siostrę, błagam cię. Nie można już nic zrobić. Branka tym razem posunęła się za daleko i musi zapłacić za zbrodnię. Nie pójdę do więzienia, nie chcę. Ratuj ją. Ty nic nie rozumiesz, jestem w ciąży. Więc to tak. Jestem w ciąży z Alvaro. Teraz rozumiem. Zaszłaś w ciąży z Leonciem, ale chciałaś to wykorzystać i oszukać Alvaro. Boże, jak mogę mieć taką siostrę? Jesteś moim bratem, musisz mi pomóc. Nie zamierzam być współodpowiedzialny za twoją zbrodnię. Dosyć tych kłamstw. Nie licz na mnie. O czym pan mówi? O pomocy panu Leonciowi przy porwaniu Izaury. A co pan sobie pomyślał? Kiedy panicz Leoncio ją porwał, uderzył Belchiora w głowę, tak, że ten upadł bez czucia. Skąd pan to wie, skoro go tam nie było? Chce mnie pan wciągnąć w pułapkę? Przecież wszyscy o tym wiedzą. Wystarczy zapytać. Mam tego całego Belchiora po dziurki w nosie. Tak mocno uderzył mnie w głowę w domku myśliwskim, że straciłem przytomność. Ele me pegou desmaiado lá na cabana de caça, de uma garrafada que o Belchior me deu na cabeça. E por que o senhor Belchior lhe daria uma garrafada? Comandante, isso só... O to musi pan zapytać jego. Comandante, proszę pomyśleć. Pensa bem. Kto był z Izaurą, kiedy została porwana? Belchior. Kto pierwszy zjawił się w domku myśliwskim, kiedy pan Leoncio umarł? Belchior. Z całym szacunkiem, ale przesłuchuje pan niewłaściwą osobę. To strata czasu. Trzeba szukać Belchiora, który się ukrywa.
Czemu się schował? Bo jest winny. To on zabił, nie ja. Występują Niewolnica Izaura, odcinek 163. Sarżantu! Sierżancie! Proszę odnaleźć tego ogrodnika i sprowadzić go tutaj jak najszybciej. Ten pan jest jego ofiarą. Znajdźcie go. Sierżancie! Proszę odprowadzić pana Francisco do celi. Tak jest. Kogo ja widzę? Nareszcie komendantowi Santanie udało się zamknąć prawdziwego przestępcę. Wygląda na to, że sprawiedliwość w Campos w końcu zatriumfuje. Trzech łajdaków już nie żyje, a czwarty znalazł się we właściwym miejscu. Niech pan przestanie. Boli mnie głowa. Co pan zrobi? Wychłoszcze mnie jak kiedyś niewolników? To była moja praca. Zabijać, kraść, torturować i porywać. Też mi zajęcie. Co bogaty panicz robi w więzieniu obok tak niebezpiecznego bandyty jak ja? Idź pan do diabła. Już tam trafiłem, bo jestem w celi obok pana. Przyznał się pan do zabicia panicza Leoncia? Nikogo nie zabiłem, tchórzu. Zapłaci pan życiem za te zbrodnie. Kto by pomyślał? Niech pan nie będzie śmieszny. Co to za stwierdzenie, że jestem dla pana synem, którego nigdy nie miał? Nie miałem nic złego na myśli. Dla mnie jest pan zwykłym motłochem i prostakiem. Zerem. Ja jestem synem komandora Almeidy. Proszę mi wybaczyć. Zatrudniam pana jako zarządcę i płacę za posłuszeństwo. Pana dzieci to te murzyniątka, które biegają wokół czworaków. Niewolnicy i dzieci niewolników. To z nimi miesza pan swoją krew, nieudaczniku. Ma mnie pan słuchać, bo mu za to płacę, to wszystko. To szczyt, by nazywać mnie swoim synem. Tylko tego brakowało. Niech pan wreszcie zrozumie, że jest nikim. Kretyn. Czemu pan zamilkł? To bez znaczenia.
Czeka pana stryczek, a ja obiecuję, że stawię się na pana egzekucję. Będę wtedy bił brawo i świętował. Eu vou bater muitas palmas e comemorar. Wcale nie żal mi Izaury. Nawet teraz, kiedy umiera? Niech sobie umiera. Nie będzie mi jej brakowało. Zawsze żyła jak królowa rozpieszczana przez Donię Gertrudis. Ja musiałam męczyć się w czworakach. Skończ te żale. Złe rzeczy Izaurze, ale nie wyjdzie ci to na dobre. Jak dla mnie może umierać w bólach, nie zamierzam się nad nią użalać. To smutne, co mówisz. Wolę zobaczyć ją martwą, niż jako wielką panią i żonę bogatego właściciela haciendy. Nie masz w sercu za grosz miłości? Mam. Do ciebie. W takim razie, proszę cię, przestań źle życzyć Izaurze. Nic z tego. Dobrze mi tak, jak jest, choć jestem biedna. Nie licz, że nagle stanę się przyjaciółką Izaury. Nigdy. Jak to możliwe? Modlę się, by Bóg ocalił życie Izaury, a w tym samym czasie ty żyjesz w takim napięciu, nienawiści. I życzę jej jak najgorzej, ale to nie jest moja wina. Niech sobie umiera od tej trucizny. Nie mogę kochać kobiety, która jest taka zła. Co chcesz przez to powiedzieć? Zapomnę o tym, co do ciebie czuję. Bo nie zasługujesz na miłość. Sam widzisz. Ona musi umrzeć, bo póki żyje, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Będzie żyła. Przywiozłem lekarstwo, które ją uratuje. Oczywiście. Właśnie ty musiałeś ją ratować. Nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nic z tego nie będzie. Wracaj. André!
Nasz dom jest pod obserwacją. Dokądkolwiek pójdę, towarzyszy mi strażnik. Komendant uważa, że ktoś z naszej rodziny jest zamieszany w śmierć Leoncja. Ale ty chyba mi ufasz. Oczywiście. Wiem, że nikogo nie zabiłeś. Mówisz to tak, jakbyś wiedział, kto za tym stoi. Nie chcę dłużej o tym rozmawiać. Poza tym, lepiej by Aurora nie usłyszała, że wciąż przejmujesz się sprawą Izaury. Racja. Chociaż bardzo się o nią martwię. To straszne. Została truta. Ja nie mogę nawet jej odwiedzić, żeby zapytać o zdrowie. Wykluczone. Zostań tutaj i nie dawaj Aurorze powodów do zazdrości. Ja postaram się czegoś dowiedzieć. Myślisz, że to Alvaro zabił Leoncja? Przyznał się tylko dlatego, by Izaura wyszła z więzienia. Ale to nie on. Jaki ma puls? Wciąż bardzo słaby. Nie możemy nic więcej zrobić. Nie możemy. Teraz pozostało nam już tylko modlić się i czekać na reakcję organizmu. Dziękuję. Nie ma za co. Będę w pokoju obok. W razie potrzeby proszę mnie zawołać. Dobranoc. Dobranoc. Panie miłościwy, Ty, który podtrzymujesz sklepienie niebieskie i wprawiasz wszystko w ruch, zlituj się nad moją córką. Uwolnij od zła, które ją dosięgło. To taka dobra i pilna służka Twoja. Zawsze jest Ci posłuszna. Cumpridora de seus mandamentos. Por favor, Senhor meu Deus. Mãe. Tato. Andressa. Hrabina. Odzyskuje przytomność. Dzięki Bogu. Już nie jestem w więzieniu? Nie, jesteś wolna. To cud. Ostatnie, co pamiętam, to ogień w żołądku. Myślałam, że wypali mnie od środka. Zostałaś otruta, ale niebezpieczeństwo minęło. Gdzie Alvaro? Został aresztowany. Przyznał się do zbrodni. Jak to? Odpoczywaj. Wszystko będzie dobrze. Przecież Alvaro nie zabił pana Leoncja. Może zostać skazany na śmierć. Nie myśl teraz o tym. Powiedziałeś, że przyznał się do winy. Doktor Diogo powiedział, że jeśli zostaniesz w więzieniu, umrzesz. Dlatego Alvaro publicznie oświadczył, że to on jest mordercą. Grozi mu śmierć. Będzie szczęśliwy, kiedy dowie się, że już jest lepiej. Nie chcę, żeby Alvaro umarł. Chcę go natychmiast zobaczyć. Jak tylko poczujesz się lepiej, spokojnie. Omal nie umarłaś, musisz odpocząć. Więc jutro. Jak sądzisz, kto mógł cię otruć? Nie chcę nikogo oskarżać, nie mając dowodów. Ale o czymś muszę wspomnieć.
Odwiedziła mnie panienka Branka. Zaraz po jej wyjściu dostałam za trudne jedzenie. Nie mogą mnie tu trzymać, nie mając żadnych dowodów i nakazu sądowego. Dzięki panu Leoncio poznałem sędziego. Mogę liczyć na jego przychylność. Pomógł pan Leonciowi uciec z więzienia. Nie ma na to żadnych dowodów, a jedyny świadek, pan Martinio, nie żyje. Razem z Leonciem porwał pan Izaurę. Nie potwierdzi tego żaden świadek. Belchior widział tylko pana Leoncio. Izaura jest świadkiem. Jeśli wcześniej nie umrze. Poza tym jej słowo przeciwko mojemu. To żaden dowód. Wiem, że to pan zabił matkę André. Kto wie, jakie inne zbrodnie pan popełnił. Nic pan na to nie poradzi. Mogłem zrobić różne rzeczy, ale nie ma na to żadnych dowodów. A oni będą musieli mnie wypuścić. Szkoda, że tak niebezpieczny człowiek znajdzie się na wolności. Po tym, jak przyznał się pan do winy, wszyscy dowiedzą się, kto zabił panicza Leoncio. Branka trafi do więzienia. Nic na to nie poradzimy. Musi być jakieś wyjście. Jedyne, co możecie zrobić, to natychmiast stąd wyjechać i to jak najdalej. Miałabym się stać zbiegiem poszukiwanym przez policję? Jeśli nie chcesz iść do więzienia, to jedyne wyjście. Nigdy. Najpierw przekonam Alvaro, żeby się ze mną ożenił. To jakiś obłęd. Jeśli zostanie aresztowana, spróbuję udowodnić, że jest niespełna rozumu i nie wie, co robi. To choroba rodzinna. Właśnie. Została opętana. W naszej rodzinie już były takie przypadki. Wcale nie zwariowałam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale ja przynajmniej mam linię obrony w sądzie. Spróbuję przekonać sędziego, że jednak nie jesteś w pełni sprawna umysłowo. Bo inaczej cię wyślę na szubienicę. Ależ mnie straszysz, przestań. Nie straszę, pakujcie się i to szybko. Musicie jechać, zanim policja przyjdzie aresztować Brankę. Mówię poważnie. Jeśli zostaniecie, trafi do więzienia. Już po 10:00 muszę iść. Mam ważną sprawę do załatwienia. Niech Bóg cię błogosławi i nigdy nie opuszcza. Uważaj na siebie. Czeka cię sąd. Idź do diabła, skończony łajdak. Zrobimy, jak powiedział. Pojedziemy do Amazonii szukać twojego ojca. Najważniejsze to wyjechać z miasta. Spotkały nas tu same nieszczęścia. Nie. Nigdzie nie pojadę. Jeśli zostaniemy, aresztują cię. Muszę najpierw porozmawiać z Alvaro. Powinien wiedzieć, że jestem z nim w ciąży. Odkryje, że to nie jest jego dziecko, a ty trafisz do więzienia. Jesteś obłąkana. Uczcimy to w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Nie chcę hucznej zabawy, żadnych hałasów ani szaleństw. Nie sprzyjają temu obecne okoliczności. Nawet o tym nie wspominaj. Boję się, że ktoś z rodziny doktora Paulo wywoła skandal na moim ślubie. Musimy zaryzykować. Z drugiej strony nie ma sensu przekładać ślubu. To prawda. Czuję, co dzieje się w moim brzuchu. Już niedługo nie będę mogła ukryć ciąży. Nie ma powodu, żeby ją ukrywać. Nie powinnaś już chodzić w gorsecie. Dziecko potrzebuje przestrzeni, wciąż się rozwija. Na pewno będzie duże. Po dziadku i po ojcu. To wspaniałe, że jednocześnie odbędą się trzy śluby. Ojca, syna i córki. Minha filha.
Masz wieści o Isaurze? Tak. Wyszła z więzienia i chyba będzie żyła. Wspaniała wiadomość. Nie masz ochoty skakać z radości? Uwielbiana przez ciebie niewolnica jest wolna i bezpieczna. Nie chcę tuż przed ślubem narazić się na niezadowolenie narzeczonej. Jeszcze możesz zmienić zdanie. Nie zamienię cię na Isaurę ani na żadną inną. Odwzajemniona miłość jest o wiele wspanialsza. Isaura wyszła z więzienia? Pan Alvaro przyznał się do zbrodni. Powiedział w obecności świadków, że to on zabił Leoncję. Zrobił to tylko dlatego, by ratować Isaurę. Co za odważny gest. Poświęcił się dla Isaury, tak jak Diogo dla mnie. Pomógł ukochanej. Co takiego? Obóz zostanie zaatakowany? Właśnie. Skąd o tym wiesz? Od Generozy, która flirtuje z żołnierzem z Gwardii Narodowej. Obóz zaatakują już wkrótce, oddziały już się szykują. Musimy coś zrobić. Jedźmy tam. I to szybko. Nie powinnam była nic mówić. Teraz mnie opuścisz, prawda? Pojedziesz bronić obozu. Tak. Będę walczył. I jestem gotów zginąć, ale nie pozwolę wojsku zniszczyć tego, co nasze. Zawsze będę walczył o wolność czarnych i godne miejsce do życia. Obóz musi przetrwać. Nie chcę, żebyś zginął. List? Od kogo? Jakieś dziecko przyniosło i zaraz uciekło. Boże, co za obelgi. Pokaż. Kto napisał, że jestem morderczynią i zasługuję na śmierć? Uprzedzałam was. Wszyscy podejrzewają, że to wy stoicie za tymi morderstwami. Sumienie mnie nie gryzie. Jestem niewinna. Pan Coqueiro też był. I co się z nim stało? Każe wzmocnić strażę wokół haciendy. W tej chwili bardziej martwię się o Isaurę. Lepiej by o tym nie wiedziała ani ona, ani Miguel. Nie mów mu. Ma wystarczająco dużo zmartwień. Boję się, że coś się stanie. Nie jesteś morderczynią, ale chodzi o twoją reputację. Nic złego nie zrobiłam, więc nie mam się czego obawiać. Musimy być cicho. Idą łowcy niewolników. Jak dobrze, że nas nie zauważyli. Widzisz, jak dużo umiem? Potrafię wszystko zrobić. Tutaj przypominam chochlika leśnego, ale jestem mądry i bystry. Jesteś w dobrych rękach. Nie masz się czego bać. Dziękuję. Weźmy Basilia. Nie tutaj. Ktoś może nas zobaczyć. Co za różnica? Nie mogę dłużej czekać. Tak, bardzo cię pragnę. Nie potrafię nad tym zapanować. Tęsknię za twoim ciałem. Pocałuj mnie. Najpierw musimy pomówić. Nie ma o czym. Szkoda czasu.
Dzisiejszej nocy będziesz moja. Już teraz. A moja żałoba? Kto tam jest? To ojciec. Do mojej sypialni, szybko. Wspaniale, że poprawa nastąpiła tak szybko. Dzięki Bogu. Nerki pracują jak należy. Teraz musisz pić dużo wody, żeby dobrze oczyścić organizm. Już nie pali cię w gardle i żołądku? Nie, prawie nic nie czuję. Masz apetyt? Poczułam głód. Tomazia kazała zrobić rosół. Doskonale. Teraz musisz się jak najlepiej odżywiać. Mogę powiedzieć, że narodziłaś się na nowo. Myślę, że pojawisz się na moim ślubie z Eleną. Jeśli wytrzyma, nie ma powodu do zmartwienia. Już nic jej nie grozi. Szkoda tylko, że Alvaro musiał iść do więzienia. Powinnaś myśleć pozytywnie nawet w najgorszych chwilach. Boję się o niego. Nic na to nie poradzę. Nie chcę, by Alvaro umarł. A jeśli zostanie skazany na śmierć? Nie myśl teraz o tym. Dziękuj Bogu za cudowne ocalenie. Sobreviver a esta tentativa de envenenamento. É isso que vou fazer. Mas por favor, vá até a cadeia do meu noivo. Quero muito saber notícias dele, pai. Napiszę do niego list, by wiedział, że jego poświęcenie nie poszło na marne. Dostałem telegram z Ministerstwa Wojny. Musimy jeszcze dziś wysłać oddział, który ma zaatakować powóz Maue. A co z poszukiwaniami pana Belchiora? Wstrzymamy je. Teraz najważniejszy jest atak na obóz. Bardzo się rozrósł. Z okolicznych hacjend uciekło tam wielu niewolników. Mógłbym tam nie jechać? Co to za prośba? Byłem tam kiedyś z łowcami niewolników. Straszne doświadczenie. Tylko tego brakowało, żebym nazwał sierżanta tchórzem. Mam pana oskarżyć o dezercję? Nie. W takim razie proszę szykować się do walki z niewolnikami w imieniu naszego cesarza. Zostanie kapral Rosauro. Mamy tu sprawę do załatwienia. Pozostali niech wezmą broń i czekają na rozkaz. Zaraz ruszać się. Proszę przyprowadzić aresztowanego Franciszka. Będę musiał go wypuścić z braku dowodów. Obóz, w którym szukałeś diamentów, zostanie zaatakowany przez oddziały Gwardii Narodowej. Czemu wypuszczacie przestępcę? Z rozkazu komendanta. To absurd. On ma tyle na sumieniu. Ja wychodzę. Pan zostaje.
Niech żyje sprawiedliwość w naszym kraju. To straszne, że w Brazylii tacy przestępcy bezkarnie żyją na wolności. Nasz wymiar sprawiedliwości jest bardzo omylny. Na pewno pomógł mi sędzia, przyjaciel mojego zmarłego pana. Zawsze uważał, że jestem godny zaufania i lojalny. Lojalny morderca. Życzę panu jak najgorzej, czyli wyroku śmierci. Co to za imperium, w którym niebezpieczni przestępcy cieszą się przywilejami? Łajda, kanalia, morderca. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompany Warszawa. Tekst Karolina Władyka. Czytał Zbigniew Moskwa. Nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. É difícil, é difícil.